paleontologia oczywiście się cały czas rozwija i cały czas na pustyni Gobi są organizowane wykopaliska. Jeżdżą tam głównie Amerykanie i Japończycy, no bo mają duże pieniądze. I już długo, długo były prowadzone badania i poszukiwania dinozaura, który został opisany przez Polaków. Deinocheirus mirificus, straszno ręki bandyta. I została znaleziona tylko kończyna przednia, powiedzmy z pasem barkowym. Ale kończyna, która była ogromna, Pazury miały, czy mają, cały kilka, no kilkanaście centymetrów. Całą tą kończynę zrekonstruowaną można już od wielu dziesiątków lat oglądać w Muzeum Ewolucji. I ona była taką wielką zagadką pustyni Gobi. Wszyscy chcieli znaleźć resztę tego szkieletu. Nawet my mieliśmy taki plan, żeby zorganizować wykopaliska, żeby poszukać całego szkieletu tego, tego bandyty. No ale niestety nie udało nam się znaleźć sponsorów, i Amerykanie nas wyprzedzili. W zeszłym roku e, wspólnie z kolegami z Korei, z Mongolii, opisali e, rzeczywiście cały szkielet tego dinozaura, powołując się oczywiście i wspominając te polskie wyprawy i, pols i prace polskich paleontologów. No teraz marzy nam się, żeby tutaj w muzeum pokazać e, rekonstrukcję szkieletu całego tego zwierzęcia.